tutaj Delalach 55, a to jest specjalny filmik stworzony dla was. I no, to są w sumie podziękowania dla was ode mnie za 100 subskrypcji. No, moja pierwsza setka. Myślę, że warto zrobić filmik o niej. Może dla was to nie jest nic wielkiego, ale dla mnie jest. Jest to pewne osiągnięcie. Bardzo się cieszę, że doszłem do tej pierwszej setki i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie mnie subskrybować, że moje filmiki trafią do większej ilości ludzi. Bo chciałbym tego, naprawdę chciałbym. Nie z powodów finansowych, bo pewnie dużo osób będzie krytykował, a zrobisz wszystko dla pieniędzy. Aktualnie, nie wiem, czy możecie to sprawdzić, czy nie, aktualnie w żadnym praktycznie moim filmiku nie są włączone jakiekolwiek opcje zarobkowe. Dzięki czemu wiadomo, że no po prostu nie zarabiam na tych filmikach, no o to chodzi. Ja robię to, bo lubię, a miło mi, że ktoś mnie ogląda i ktoś czerpie z tego korzyść czy rozrywkę. No ale cóż, dzisiaj sobie wjechałem tutaj do podziemia moim ulubionym samochodem i właśnie to będzie filmik o moich samochodach, moich ulubionych samochodach, ponieważ dzisiaj zakupiłem mój setny samochód. Jest to Firebird, który był na rotacji ostatniej, ale nie będzie tutaj o nim czy o wszystkich moich samochodach, tylko o tych wybranych. Opowiem trochę o nich, bo niektóre mają dość długą historię. Przez te 3 lata życia Worda, 3 lata mojej gry, może nie pełne 3 lata, bo miałem długie przerwy, dwie, ale mam z nimi wspomnienia lub inne sentymenty, czy też inne odczucia, uczucia. Dobra, to co? Będę szedł alfabetycznie. No to zaczynamy od Audi. Nie od klasy A, tylko od Audi. Audi 4.2 Quattro. Właśnie będę też opowiadał o tych wyjątkowych samochodach w Wordzie. To jest właśnie jeden z wyjątkowych samochodów w Wordzie, bo jest to chyba najgorszy samochód z wszystkich, ponieważ jego klasa jest totalnie nieadekwatna do jego osiągów, ponieważ samochód niby fajnie, wszystko pięknie, ale samochód pod żadnym względem nie jest dobry. Nawet przyspieszenie, które niby tu jest, i maksymalna prędkość, które są tutaj pokazane, nie są takie dobre. Do 300, jak dobrze wiem, się nie rozpędza. Przyspieszenie w porównaniu do MR2, jaki ma albo równe, albo słabsze. W każdym razie, wiadomo, mam go w garażu. Przypadkowo, jeszcze w dodatku w wersji Shift. Dlatego go mam, ponieważ wylosował mi się w karcie, w pakiecie kart ze samochodem. Myślałem, a zostawię go. Możecie obejrzeć o nim mój lolokowy garaż i zobaczycie, co to jest za potwór. W cudzysłowie. Dobra. Dalej mamy nadal Audi. Teraz który to Audi? Nie to, tylko to. Jest to moje unikalne auto na dragi. To jest mój dragowy samochód na klasę C. Jest to on, no cóż, bardzo dobry. I strasznie go polecam na dragi. No i jest, kurde, no i świetny po prostu, no. Sobie świetnie radzi na dragach. Co prawda mam w nim tylko skillę na zwiększenie tego, ponieważ
Wiadomo, używa się double shifta. Czekajcie, muszę zobaczyć tu coś. Aha, to jest indywidual, okej. Ale dobra, jedziemy. Następne auto jest A1. A1, klub Sparto. Kurde, Sparto. Moja, ty Sparto. Ty Sparta. Dobra. Jeśli chodzi o A1, ten samochód bardzo dawno chciałem mieć. I bardzo dla mnie miłym, albo niemiłym zaskoczeniem, w sumie nie wiem, było to, że... No raczej miłym. To, że był za darmo z kodu. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu. Ciągle myślałem, że będzie w jakiejś rotacji. Błagałem, żeby była w rotacji, bo to nie jest jakiś... To jest to bardzo dobry samochód, ale jest w niższych klasach. I naprawdę mi się podoba. Fajna autka, taka mała popierdziakka. Dalej będzie BMW. Albo czekajcie, Bentley, zapomniałem o nim. Jest to mój Bentley na pościgi. Różnego rodzaju oczywiście. Nie tylko na Team Escape. I mam tu, to jest specjalna edycja. Ta Moloch, o właśnie, tego mi słowo brakowało. To jest edycja Moloch i zawsze jeśli chcę coś dużo rozpierdzielać na pościgach, zawsze go biorę i cisnę. Świetnie się sprawuje, bo ma świetne przyspieszenie, dzięki czemu szybko mogę wyjść z opresji. Co tu mam jeszcze ze skillem? Okay. Dobra. Dalej mamy naprawdę legendarny samochód. I tu opowiem o nim dwie historie, a raczej dwie rzeczy o nim opowiem, może tak. Po pierwsze, jest to legendarny normalnie samochód w Wordzie, ponieważ to był kiedyś najlepszy samochód w grze. Za czasów, kiedy to jeszcze nie było takich koksów jak na przykład Lamborghini Murcielago, czy F1 nawet. Nie było nawet... nie pamiętam jakich samochodów, kurczę. Jakiś GT2, jak typowych Porsche. To był najlepszy samochód, jeśli chodzi o in-game cash. No właśnie o to chodzi. Jeśli chodzi o właśnie zakasy z gry, to był najlepszy samochód. Po pierwsze, a po drugie to był ogólnie bardzo, bardzo dobry samochód wtedy i dało się nim normalnie wygrywać wyścigi. Wyścigi wtedy może, to się trochę inaczej nazywało. W sumie dokładnie nie pamiętam, ale nazwę to wyścigi tirowe, ze względu na to, że kiedyś były tiry zamiast klas, aktualnie. Był tir 1, tir 2 i tir 3 i to był, ten samochód był w tirze 3. I po prostu koksił. Teraz sami może sprawdźcie, bo to nie jest zbytnio dobry samochód. Dobra, chodźmy dalej. Chevrolet. To będzie Chevrolet Z06 Carbon, który mam najwyżej miesiąc. Dlaczego on? Ponieważ uwielbiam ten samochód. Dość, że z wyglądu. Mam jeszcze gdzieś tutaj ZR1, ale bardziej, w sumie ZR1 mi się bardziej z wyglądu podoba, ale bardziej wolę karbonową ze względu na jej przyspieszenie. Przyspieszenie ma po prostu niezwykłe. Ogólnie jeśli chodzi o korwety, to te dwie korwety, w sumie moje jedyne, a jeszcze jest ta Stingray, ale chodzi mi o ten podstawowy wygląd ze 06. To mi się strasznie podobają, że to jest wygląd, to jest jeszcze dźwięku. Choć w karbonowej nie ma takiego świetnego dźwięku jak w ZR1, bo naprawdę dźwięk w ZR1, słuchajcie, to jest jakaś magia totalna. To ma taki dźwięk niesamowity. Zaraz sami posłuchacie. Czekajcie.
zrobimy tak i tak. Słuchajcie to. Czyż to nie piękne? Ten dźwięk silnika jest po prostu niesamowity. Zawsze, kiedy nią jadę, to ustawiam sobie na maskę. I tylko słucham dźwięku, bo jest po prostu niesamowity. Nawet podczas postoju. Ale dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o te korwety. A korwetta karbonowa. Naprawdę polecam karbonową korwetę. Kurde no. Bo jest naprawdę szybka. Może skrętu nie ma jakiegoś super, ale za to kurczę przyspieszenie ma niesamowite. A do skrętu może się przyzwyczaić. Choć na prostych trasach macie gwarantowane zwycięstwo. Oczywiście jeśli nie będzie jakiś kok z mocnym nitrem. Bo tutaj mamy słabe nitro. Dalej mamy... Idziemy aż... Czyli... do Koenigseggów. Tak, mamy tutaj... Obydwa pokażę tutaj moje Koenigseggi. Pierwszy to jest elitarny Koenigsegg CCX. Teraz się spytacie. Po pierwsze, czemu masz ten samochód? Po drugie, co ci się w nim podoba? Co mi się w nim podoba? Powiem szczerze, że nic. Dlaczego go mam w garażu? I dlaczego wam pokazuję? Pokazuję, bo mam ten samochód. I powiem szczerze, że to jest chyba najszerszy samochód z wszystkich. No dobra, może Raptor jest szerszy. Ale... ludzie... to raczej jest słaby samochód, od razu wam mówię. Ale dlaczego go mam w garażu? To jest za czasów tanich boostów. Może kiedyś się wam w jakimś audiologu lub coś opowiem o starych dziejach Worda. Ale on jest za czasów tanich boostów. Kosztował chyba 25 tysięcy boostów. I kupiłem go, bo miałem tyle boostów, że to masakra. Dalej mamy Agarę. Agarę bardzo lubię za jej wygląd. Bo jest po prostu świetna. Tylko na nią patrzę i widzę. Oh, taki mój kiciuś. Bardzo lubię z wyglądu i ogólnie to jest bardzo dobry samochód w klasie S. Naprawdę go polecam zakupić. Da się nim wygrać normalnie klasówkę. Już nieraz wygrywałem nią. Mimo iż głównie jeżdżę F1. Ale dobra. Jedziemy dalej może. Dalej mamy Lamborghini. I właśnie te Lamborghini. To jest mój diamentowiec. Mogliście już go w sumie zaobserwować na jakimś filmiku. Ma tu same wymaksowane skille na kasę w sumie. I powiem wam szczerze, że... no... świetnie się nim jeździ. Mam go już tak długo. Chyba właśnie to jest też za czasów tanich boostów. Czyli około ponad 2 lata temu na pewno. I powiem wam szczerze, że no kurde, fajny samochodzik, bardzo mi się podoba właśnie. Miał jeszcze tutaj taki spoiler, ale jak dla mnie Lamborghini bez spoilera lepiej wygląda. Świetnie, nie no świetne. Chciałem wam pokazać, czym zbieram diamenty przynajmniej. Co teraz? Teraz będzie Mercedes-Benz Stirling Moss. Stirling Moss, SLR, McLaren. No spójrzcie na ten samochód i powiedzcie, że czy nie jest piękny. To jest jeden z według mnie najpiękniejszych samochodów w grze. Bo jest no, po prostu cudny. Uwielbiam nim jeździć. Dość często nim jeżdżę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę nie jest taki zły. Ma bardzo dobre przyspieszenie. Jak na klasę A. I
Niestety słaby skręt, więc tylko na prostych drogach tak naprawdę może porywalizować. Ale jak to starsze samochody w Wordzie, to mają słabe nitro. Niestety. Pech. Ale dobra. Chodźmy może dalej. Dalej mamy moją ulubioną markę. Jest to Nissan. I zaczynam od 370. Tak. Co tu dużo powiedzieć? To jest jeden z moich ulubionych samochodów. Też często nim jeżdżę, mimo że jest słaby. I powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Zarówno z wyglądu, jak i malowanie, które na nim zrobiłem. Jakiś dźwięku silnika. W sumie pod każdym aspektem, nie licząc osiągów, które ma tu słabe. Niestety, skręt nie jest najlepszy. Przyspieszenie jest także nie najlepsze. Maksymalna prędkość jest. Właśnie maksymalną prędkość ma dobrą. Na szczęście tyle zostało. Aha, taki bajer. Ja tak myślę, dlaczego nie mam tak perfekcyjnie 99, już wiem dlaczego. No cóż. I pewnie się spytacie, o co chodzi z tą gościową na masce. Tego wam nie zdradzę. Osoby, które mogą znać tą gościówę, to mogą nawet napisać w komentarzach. Wtedy się przyznam. Jeśli ktoś jej nie widział, no to nie dowie się, dopóki ktoś się napisze. W każdym razie też te osoby mogą znać ten motyw. I z jakiej to może być, albo nie będę mówił, za dużo bym podpowiedział. Okej. I teraz pora na mój najulubieńszy samochód w Wordzie, czyli ten na którym byłem, w którym byłem na starcie filmiku, czyli 350. Dokładnie. Jest to mój najulubieńszy samochód, zarówno w grze, jak i zarówno w świecie realnym. Uwielbiam wygląd tego samochodu, uwielbiam dźwięk silnika. Niestety w Wordzie ma całe osiągi, ale no kurczę, jak patrzę na ten samochód, to po prostu chce mi się płakać z wrażenia. Uwielbiam ten samochód. Jest taki piękny, że ja pier. Wiadomo. Szkoda mi przełączyć się na inny. Ale trzeba iść dalej. Dalej mamy Porsche. Porsche. Tu jesteś moje Porsche. Jest to GT3 RS. Dlaczego ono? No jest to mój pierwszy samochód za boosty. Dokładnie. I mam z nim dużo wspomnień, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o moje wyścigi. Kiedyś ten samochód po prostu królował na wyścigach. Wbijałem na jakąś tam klasówkę, już nie pamiętam, czy były tiry, czy klasówki. I po prostu wszyscy albo wychodzili, albo po prostu przegrywali, bo wygrywałem, nie? Ale w sumie też często ja przegrywałem, bo był już znalazł się lepszy, bo wtedy jeszcze nie byłem takim super kierowcą jak teraz. Choć teraz nawet nie jestem najlepszy. Ale na pewno nie jestem najsłabszy. W każdym razie dużo wspomnień mam z tą Porsche'ką, naprawdę. Naprawdę, jakbym miał ją sprzedać, to bym płakał normalnie. Okej. No i w sumie wygląd został taki do teraz. Jedynie co zmodyfikowałem, to dodałem tutaj napis Stormwagen. I chyba nic więcej. Tak, to wszystko zostało tak jak teraz. No i dodałem jeszcze tablicę. Okej. Dalej mamy już ostatni samochód. To jest...
Nie, to nie ten, to jest Toyota Supra. Możecie o niej mój lolokowy garaż obejrzeć. I co wam tutaj mogę powiedzieć? Samochód przede wszystkim piękny. Też mam parę wspomnień z tym samochodem. Jest to po zakupie. Pierwsze co zrobiłem, to zakupiłem bodykit. No po prostu to jest samochód tuningowy, wiadomo. Ten samochód musi mieć jakieś body. Od razu zacząłem się zatuningowanie. Jak widać, prawie wszystko mam tu zmodyfikowane. I powiem szczerze, że nie najgorzej jeździ. Da nim się wygrać czasami klasówkę. Klasówkę B. O. Możecie to w sumie zobaczyć na moim trailerze z Need for Speed World'a. Jest na mojej głównej stronie, na głównej stronie mojego kanału. A w sumie chyba użytkownicy, którzy mnie zasubskrybowali, nie widzą tego. To tam jest właśnie wycinek, w którym właśnie jadę tą Suprą i wygrywam klasówkę. Bo już tam jest MR2. Okej. To więc tyle. A, korweta. Ha. Dobra, niech będzie korweta. Ach, ten dźwięk. Wróćmy do naszych podziemi. Dobra, no to co? Będzie pora już skończyć filmik, już trwa dość długo. Tylko dojadę na miejsce. Z powrotem. No i co? Pora kończyć filmik, jeśli... Puh, Jezus. Jest już późno, więc sorry. Ta jakość mojego mówienia. No więc wielkie dzięki wam, moi widzowie, że mnie zasubskrybowaliście. Naprawdę dzięki. Mam nadzieję, że mój kanał się dalej będzie rozwijał, że moja twórczość będzie wam dawać rozrywkę, jak i będziecie mogli się czegoś ciekawego dowiedzieć na temat gier i może coś poza grami, jeśli dojdzie do takiej liczby, że aż będę vlogował. No i w sumie to tyle. Wielkie dzięki. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Znowu wielkie dzięki. Siemka.